Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ogromne denko. Zużyłam sporo kosmetyków, ale też zużyłam sporo chemii domowej. A wiem, że lubicie, jak pokazuję Wam, czego używam do pielęgnacji domu. Mam też tutaj świecę, która mnie zachwyciła, więc jeżeli jesteście ciekawi, co to za świeca, to zapraszam. Zacznijmy sobie od chemii domowej, od zapachu. Najlepszy płyn do płukania tkanin, Cocolino Intense, jeden z moich ulubionych. Tak naprawdę na razie nie spotkałam żadnego, nie używałam żadnego płynu, który by go pobił w przedbiegach, a ten po prostu wygrywa. Przepiękny zapach, utrzymuje się bardzo długo na tkaninach, jest wydajny, nie trzeba go dużo wlewać, bo to jest właśnie taki skoncentrowany jakby ten płyn. No i zapach też jest taki klasyczny, ale nie banalny. On jest po prostu świeży i mocny, intensywny. Polecam. Jeżeli jeszcze go nie testowaliście, to naprawdę musicie wypróbować, bo obawiam się, że jak wypróbujecie to Cocolino, to już raczej nie wrócicie do innego płynu do płukania. CIF. I słuchajcie, pokazuję Wam go tutaj, dlatego że to był jeden z najlepszych CIF-ów, jakie kiedykolwiek miałam. Testowałam też w swoim życiu różne zamienniki, ale niestety powiem Wam, że one nie dorównują właśnie CIF-owi. Po prostu to jest najlepsza marka. I ostatnio widziałam, że wypuściła sobie wersję zapachową. I powiem Wam, że to jest tak przyjemne używanie tego CIF-u, bo nie ma takiego nieprzyjemnego zapachu, wręcz przeciwnie. Ten zapach jest naprawdę przyjemny, więc czyszczenie nim różnych powierzchni, nie wiem, wanny i tak dalej, naprawdę jest teraz dużo, dużo przyjemniejsze, więc jeżeli traficie sobie na taką wersję zapachową, bierzcie, bo naprawdę super sprawa. Świeca, o której była mowa, jest to świeca z Soiko Early Beard o zapachu świeżych cytrusów, to jest naprawdę świeży, orzeźwiający zapach. Trochę połączenia tutaj jest chyba jeszcze ziół. W każdym razie jest to świeca sojowa z dodatkiem wosku kokosowego i powiem Wam, że to jest duża różnica, jeżeli palimy sobie taką naturalną świecę sojową, a gdy palimy sobie świecę taką parafinową, zwykłą ze sklepu za 10 zł na przykład. Tak, wiecie, o jakie mi chodzi. No bo jednak sojowe są dużo, dużo zdrowsze. To jest świeca, która mi się spaliła w 100%. Tutaj nie ma żadnego wosku, z czego jestem bardzo zadowolona. Paliła się bardzo długo, była bardzo wydajna. Jest tutaj jej też dużo. 365 ml starczy Wam na pewno na całą jesień, na całą zimę. Naprawdę, naprawdę bardzo się z nią polubiłam. Jeżeli tylko będę miała okazję, to na pewno będę testować sobie inne zapachy. Aczkolwiek ten zapach naprawdę mnie urzekł, mimo tego, że jestem bardziej zwolenniczką takich zapachów słodszych. Ale jednak takie orzeźwiające też chyba coraz bardziej wchodzą w moje gusta. No a ten naprawdę podbił moje serce. Przepiękny i naprawdę świetna świeca, godna polecenia. Z chemii domowej mam jeszcze taki produkt do czyszczenia powierzchni różnych, produkt do ścierania kurzu i to jest chyba w Lidlu, tak? W5 mamy w Lidlu i powiem Wam, że myślałam, że to jest taka wersja piankowa, ale to nie jest wersja piankowa, to jest po prostu taki płyn, który jest w sikaczu, nie wiem, czy coś tutaj, o, widzicie, to jest taki po prostu spray. Przepięknie pachnie, ja nawet teraz czuję. To jest zapach świeżego mieszkania, czystego mieszkania, wypolerowanego mieszkania. Jeżeli macie na przykład drewniane meble, takie w kolorze drewna na przykład, to będzie idealne połączenie. Ja teraz czuję, jak sobie tutaj psikłam trochę, że no, kojarzy mi się po prostu z takim sprzątaniem, z taką świeżością. Przepiękny zapach. Uwielbiałam ten produkt i byłam pozytywnie zaskoczona, bo trochę tak negatywnie do niego podeszłam. Myślałam, że to będzie pianka, nie lubię takich piankowych produktów, a tutaj jest no cudowny, naprawdę. Moglibyście się nie spodziewać, ale ja Wam polecam ten produkt. Teraz chyba przechodzimy już do kosmetyków. Sól do kąpieli z BB Beauty, to była wersja niebieska, bo teraz nie widać jaka to wersja, ale to była wersja niebieska, morska. Ja uwielbiam te sole, czy to z Lidla, czy to z Biedronki, one są tanie, bardzo wydajne, a robią efekt wow w wannie, dają super pianę, kolor, zapach, no po prostu wszystko co ma sól robić. Także polecam Wam, kolejna moja sól z Biedronki, na pewno sobie jeszcze kupię nieraz. Z siatki wyciągnęłam kilka masek, jak widzicie trochę tego jest. I mam tutaj trzy maski z Liren i może zacznę od nich. I są to maski albo do stóp, albo do
dłoni. Mam tutaj jedną maskę do dłoni. Powiem Wam, że czasami lubię sobie coś takiego zrobić. Fajnie nawilża, po prostu tak odżywia te dłonie, nadaje takiego zastrzyku całego nawilżenia i tak dalej. Tutaj mamy masło shea, allantoinę, olejek makadamia i mocznik. Także naprawdę wszystko, co się przydaje przy nawilżaniu. Polecam Wam takie rękawiczki sobie od czasu do czasu zafundować swoim dłoniom. Tutaj mam produkty do stóp. Jeśli chodzi o te idealne wygładzenie skarpetki regenerujące, one są w porządku, aczkolwiek nie jest to taki efekt, że nałożycie sobie te skarpetki i na przykład przez tam, nie wiem, 2-3 tygodnie macie tak nawilżone stopy, że już nie trzeba niczego używać. Nie, to jest takie doraźne. No nie wiem, jeżeli dostaniecie ten produkt, spoko, jeżeli dostaniecie go też na promocyjnej cenie, okej, okay, ale tak normalnie to chyba bym się nie pokusiła drugi raz. Skarpetki złuszczające, również z Liren, i powiem Wam, że miałam lepsze. Miałam lepsze, teraz właśnie skończyły mi się złuszczać stopy po tych skarpetkach i nie jest tak do końca ta skóra złuszczona. Są miejsca, gdzie jeszcze ona jest taka zrogowaciała. No nie wiem, miałam lepsze, chyba miałam z Elbiotiki, ale już nie pamiętam, musiałabym sobie obejrzeć poprzednie denka. W każdym razie będę szukać jakichś lepszych na pewno, bo te mnie nie powaliły niestety. Tutaj mam jeszcze jakieś maski, maska z Garniera. Te maski aloesowe są bardzo, bardzo fajne, one fajnie łagodzą, nawilżają, odświeżają, to są w płachcie maski. Tutaj miałam maskę jakąś z brytyjską chyba różą, coś takiego, to jest jakaś koreańska nawilżająca maska, no okej, okay. Ale powiem Wam, że chyba ta była taka najlepsza, w sensie odnośnie dopasowania do twarzy, no była bardzo dobra, chyba to mnie tak naprawdę w niej zaskoczyło pozytywnie. Tutaj mam maskę jakąś wygładzającą na tkaninie, kwas migdałowy. Wiecie co, szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, jakie były efekty dokładnie tych masek wszystkich, więc zużyłam, bo zużyłam. Żel pod prysznic, a w zasadzie taki jogurt. No to pachnie naprawdę jogurtem malinowym. Duży plus dla Niwa za taką nowość, bo to jest tak relaksujące i taka przyjemność samego brania prysznica przy użyciu takiego żelu, że musicie sobie przetestować. To jest właśnie nowość. Plus też za w 100% do recyklingu plastik po prostu tutaj mamy. No zapach cudowny. To jest tak piękny, tak naturalny też mam wrażenie zapach jogurtu malinowego po prostu. No i to jest też taka kremowa wersja, to jest wersja żelu, który nie wysusza, wręcz troszkę nam pielęgnuje to ciało, tak trochę jakby otula tą piękną, łagodną pianą. No super produkt, naprawdę polecam. Drugi produkt do ciała pod prysznic, czyli żel pod prysznic, to jest Isana, kawa i wanilia, zapach też cudowny, to jest po prostu kawa i wanilia, także jeżeli lubicie takie zapachy nieoczywiste pod prysznic, to na pewno Wam się sprawdzi. Nie wiem, czy to nie była jakaś wersja limitowana, ale jeżeli nie i znajdziecie sobie w Rossmanie ten żel, a wiecie, że Isana to ma 2-3 zł i macie żel, to na pewno musicie sobie go wrzucić do koszyka, bo zapach to jest po prostu petarda. Naprawdę, naprawdę taki naturalny kawa i wanilia. I też się rozmarzycie pod prysznicem. Żel do higieny intymnej, a w zasadzie emulsja, laktacyt. Takie malutkie opakowanie, 200 ml, więc naprawdę niedużo. Z tego co wiem, to ten produkt nie ma jakiegoś najlepszego składu podobno, ale powiem Wam, że mi się sprawdził, więc będę Wam go polecać. Nic mi tam nie podrażnił, ani nie widziałam żadnych minusów, efektów ubocznych czy coś. No i tutaj mamy też naturalny kwas mlekowy, tak? Więc to jest też dosyć ważne. Polecam, taką małą sobie buteleczkę można spokojnie kupić i przetestować. O nie, coś mi się tutaj wylało. Ja to mam, aha. Tutaj mam krem do twarzy z Liren. To jest krem na dzień nawilżający, bardzo wydajny. Bardzo wydajny i też dobrze mi się sprawdził. Naprawdę był nawilżający, fajny pod makijaż, lekki, znaczy lekki, taki powiem Wam średni, ale nie zostawiał żadnej takiej lepkiej warstwy, czy też długo się wchłaniał, nie. Myślę, że był taki naprawdę w porządku i też dobrze nawilżał, także polecam. I bardzo wydajny, bo tutaj mamy taką, wiecie co, pompkę. O, i sobie po prostu pompujemy.
ten produkt, a mi się coś tutaj wylało. Peeling do ciała z Body Boom. Wybaczcie, że to opakowanie już nie wygląda za atrakcyjnie, ale to dlatego, że trzymałam po prostu sobie ten produkt pod prysznicem i wiecie, jak kapie woda, no to tak wszystko się tutaj rozwala po prostu. Ja uwielbiam peelingi suche. Naprawdę, ostatnio się bardzo z nimi polubiłam i to jest cynamon, czyli mamy połączenie kawy i cynamonu. I wyobraźcie sobie, jak robicie sobie taki peeling mocno złuszczający, bo to jest po prostu kawa. I owszem, możecie sobie zrobić taki samemu, tak? Dać po prostu zmieloną kawę, dosypać cynamonu, jakiś olejek i macie gotowy peeling. Ale ja akurat miałam już w opakowaniu. Cudowny, cudowny zapach, naturalny tak samo. No i pobudza wszystkie zmysły. Wiem, że też kawa jest antycelulitowa, taka pobudzająca. Także warto się nad czymś takim zastanowić. Dla mnie peeling naprawdę petarda. Olejek do mycia twarzy nawilżająco kojący z CBD. Czyli coś, co teraz jest naprawdę na topie. Olej z nasion konopi, olej kakao i witamina E do cery suchej i wrażliwej. To był olejek, który bardzo fajnie zmywał makijaż, aczkolwiek był niewydajny. Tak naprawdę zużyłam go w mgnieniu oka, a kosztował około 30 zł. Więc bardzo dużo. Średnio wydajny, ale działał ok. Czy do niego wrócę? Raczej nie, bo po prostu chcę testować różne inne produkty. Ten nie był zły, aczkolwiek na rynku mamy sporo różnych innych nowych olejków do demakijażu, że chcę się testować nowe. Soraya Melon, super nawilżający sorbet do ciała. To są kosmetyki bomba na lato. To są tak lekkie i tak pięknie pachnące. Ja nie wiem, mam wrażenie, że to denko w ogóle będzie takie pachnące, piękne. Melon, po prostu melon. Jakbyście sobie rozkroili melona, serio, i byście się po prostu kremowali melonem. Przepiękny zapach, naturalny. To jest taka trochę galaretka, taki mus, szybko wchłaniający się, idealny właśnie na lato, na wiosnę, na takie coś, wiecie, żeby się orzeźwić, pobudzić trochę. Cudowny zapach i też fajnie, w miarę szybko się go zużywa, to nie jest takie masło, które się używa i używa, wiecie, czasami niektóre są takie produkty, a ten w miarę szybko się zużył, fajnie, ja lubię takie produkty. Bielenda, mam tutaj nawilżającą maskę z arbuzem i aloesem. Dawno, pamiętacie, były takie maski popularne i ja tą maskę właśnie wtedy kupiłam, ale zużyłam ją dopiero teraz i powiem wam szczerze, że nie widzę tutaj żadnego efektu nawilżenia, wręcz przeciwnie, miałam wrażenie, że moja skóra jakby jest bardziej wysuszona po tym produkcie. Nie wiem, albo nie umiałam go używać, albo używałam go za mało, albo po prostu to nie jest produkt dla mnie. Ta maska u mnie była niewypałem, niestety. Mam tutaj antyperspirant, dezodorant z Garniera i to jest 96 godzin w ogóle, okej, nie działa, nie działa na mnie, nie wiem, nie działa. Znaczy, jakby zapobiega poceniu się może, ale nieprzyjemny zapach jest wyczuwalny bardzo i dlatego go w ogóle prawie nie zużyłam. Leci do kosza, bo dla mnie nie wypał. Albo moja skóra jest po prostu już uzależniona od Lady Speed Stick, który... No, spoko. Albo moja skóra jest uzależniona od Lady Speed Stick, który jest tutaj na przykład. To jest akurat wersja taka w kulce, ale wszystkie wersje lubię. No, albo po prostu ten produkt nie był w ogóle... w ogóle jakoś działający cokolwiek. Krem do rąk z Cien, czyli produkty, które dostaniecie w Lidlu. Bardzo fajny krem, naprawdę na plus. Nawilżał, nie potrzebowałam jakby nakładania go co chwilę, bo po prostu nałożyłam raz i nawilżył te moje dłonie. Fajna tubka, 50 ml, idealna do torebki na przykład. Naprawdę super. Mam tutaj żel do twarzy z Garniera, z tej serii Bio. I powiem wam, że ten żel, on ma tutaj tylko 150 ml. On był tak wydajny, że używałam go chyba pół roku. Naprawdę już go miałam dość, już go chciałam zużyć i chyba nawet tutaj troszkę jeszcze go jest, ale nie, już stwierdziłam, nie, nie, nie. Mam tyle nowych kosmetyków, które chcę testować, że ten już poszedł do projektu Denko. Dla mnie naprawdę bardzo, bardzo fajny żel oczyszczający, dobrze oczyszczał, dobrze domywał tą moją twarz z jakichś resztek makijażu, czy też po prostu zmywał wszystko, co trzeba było zmyć. Wydajny, pięknie pachnie. Fajna tubka z, znaczy nie tubka, tylko takie opakowanie z pompką, także same plusy tak naprawdę, nie widziałam żadnych minusów w tym produkcie. Krem pod oczy z Eveline, to jest krem pod oczy z
ze ślimakiem, ze śluzem ze ślimaka 50 plus 70 plus. Ale dostałam go w jakiejś paczce, więc zużyłam. Fajnie nawilżał. On rzeczywiście miał taką formułę trochę takiego jakby śluzu. Znaczy było to wyczuwalne trochę. To nie był taki śluz oczywiście, ale krem, który był troszkę inny w konsystencji właśnie pod palcami niż inne kremy. Także jest to trochę tutaj wyczuwalne. Na dzień, na noc, dla mnie super fajna malutka tubka 20 ml. Można sobie spokojnie przetestować. Perfumy. Jestem na etapie zużywania perfum. Po prostu chcę zużywać perfumy i kupić sobie coś nowego, więc cieszę się, że jedno opakowanie już trafiło do projektu Denko. To jest Naomi Campbell. Nazywa się ten perfum, nie wiem, czy Cat Deluxe chyba. I powiem wam, że to był zapach, który z chęcią nosiłam, który... znaczy, ja nie umiem określać zapachów, więc tutaj nie będę jakby wam mówić, czym to pachnie. Możecie sobie sprawdzić po prostu w internecie. Ale był to zapach, który z przyjemnością nosiłam, natomiast już do niego nie wrócę. Na takiej zasadzie, że jest to po prostu zapach na jedną butelkę. Wiecie, o co chodzi. To nie jest zapach, do którego będę chciała wracać, 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 bo to jest taki mój zapach. Nie, to jest piękny zapach. Był przyjemny dla mnie, nie podrażniał mi zmysłów żadnych, nie był męczący, z chęcią go zużyłam, ale to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o moją relację z nim. Żel antybakteryjny z Balea i to są żele antybakteryjne takie zapachowe i to naprawdę, naprawdę. Teraz, gdy używamy tych żeli bardzo dużo, to takie zapachowe naprawdę są zbawieniem. Przepiękny malinowy zapach. Nie wiem, czy znajdziecie w Polsce takie zapachowe. Jeżeli tak, to dajcie znać, gdzie. Ale jeżeli będziecie w DM-ie i będziecie mieć okazję kupić Balea, to kupujcie te żele, bo naprawdę przepięknie pachną. Też mogę wam polecić niebieską wersję, która pachnie kokosem. Cudowne zapachy. I ostatni produkt to jest... korektor. Przepraszam, że on tak wygląda, ale serio, wysypało mi się coś, wylało w tej siatce i nie wiem, co to było. Jakiś peeling. W każdym razie jest to korektor z Belle. Magic Wand się nazywa. I to był, powiem wam, że jeden z lepszych korektorów. Bardzo ładnie wygładzał tutaj pod oczami wszystko, przykrywał cienie. Sprawdził mi się rewelacyjnie. To też kolor taki jest idealny dla mnie. To jest kolor 002 Vanilla. Jeżeli traficie tylko na ten korektor, to bierzcie, bo dla mnie jest bardzo porównywalny do Catrice. Tego takiego też z tą szpatułką taką, wiecie na pewno, o który chodzi. Kamuflaż, tak? Kamuflaż? Liquid Kamuflaż? Coś takiego. To tyle. Ja jestem cała tutaj dobrudzona tymi kosmetykami, także leci to zaraz wszystko do kosza. Dajcie znać, czy mieliście któryś kosmetyk z tego tutaj mojego zbioru, co polecacie oczywiście, co ostatnio wam się sprawdziło, a co wam się na przykład nie sprawdziło i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!